W ramach kampanii Zdrowe Żywienie, Mądre Myślenie, realizowanej przez Gminę Miejską Kraków, przy dużym wsparciu pani Marzeny Paszkot, pełnomocnika do spraw rodziny, Ośrodka Kultury im. Norwida oraz portalu ekrodzice.pl, realizowane są dwa projekty. Jeden to jest Akademia Zdrowego Łakomczucha w Artzonie, drugi to jest Mądry Człowiek Zdrowoje w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida. Co trzeba zrobić, żeby wyrosnąć na takich silnych dorosłych, takich zdrowych, mocnych, a czego unikać, żeby czasem nie stać się takim kanapowym grubaskiem, który tylko ogląda telewizję i w ogóle się nie rusza? Trzeba jeść warzywa i owoce i nie można jeść zbyt dużo słodyczy, no bo to trochę robi brzuszek. A tak to potem się trudno ruszać i ma się słabą kondycję. Jest to cykl warsztatów organizowany dla 10 klas wczesnoszkolnych krakowskich szkół podstawowych. Celem warsztatów jest promowanie zdrowego żywienia wśród najmłodszych, jak i pokazanie im maksymy jesteś tym, co jesz. Te warsztaty są taką motywacją dla dzieci, żeby jednak zastanowiły się nad swoimi wyborami żywieniowymi. Udowodnimy klockową tezę, że jesteśmy tym, co jemy i waszym zadaniem jest przerobienie tego jabłuszka na tego ludka. Akademia Zdrowego Łakomczucha to projekt realizowany w ramach kampanii Zdrowe Żywienie, Mądre Myślenie. W ramach Akademii realizujemy przede wszystkim 5 spotkań edukacyjnych ze specjalistą dla rodziców małych dzieci, dla rodziców oczekujących dziecka. Znacie swoje dzieci najlepiej, więc po prostu je obserwujcie i patrzcie, co się dzieje, na co reagują lepiej, na co gorzej. Dużo się mówi o alergenach w mleku mamy, że jakby nie ma, to nie jest do końca tak, że jedząc coś powodujemy alergię u dziecka. To się naprawdę rzadko zdarza. Akademia Zdrowego Łakomczucha powstała jako odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy pytają i szukają informacji na temat zdrowego żywienia, jak rozszerzać dietę niemowląt, co zrobić, żeby posiłek był zbilansowany, jak zastąpić cukier w diecie. A jeszcze jak można sobie radzić z kaszlem? Na kaszel bardzo dobre są gruszki. Gruszki są dobre na wszystko. Czy w ogóle syrop z cebuli? Stara metoda. Jak świat. Cebula zaczyna puszczać sok pod wpływem cukru albo miodu. Z miodem, jak wiecie, jak jest. Miód niekoniecznie przy takich maluchach. Dla starszych dzieci można zrobić też czosnek w miodzie i to bardzo dzieciom smakuje. Można dodać też tego imbir. Takie spotkania mają wymiar nie tylko edukacyjny, ale też integracyjny. Mamy mają okazję wyjść z domu, poznać inne mamy, podyskutować o sprawach, które są dla nich nurtujące, zobaczyć, że inne mamy mają podobne doświadczenia, podobne wyzwania. Mogą spotkać się, wymienić kontaktami. Dzieciaki mają też okazję, żeby pobaraszkować tu wspólnie na dywanie. Dlatego myślę, że takie warsztaty i spotkania są cenne z wielu powodów dla mam z małymi dziećmi. Chemia to jest jeden z naszych największych wrogów i w wielu przypadkach te wszystkie uczulenia u dzieci właśnie nie wynikają z konkretnych składników pokarmowych, tylko właśnie z chemii, która występuje w żywności. Przestrzeń dla sztuki to projekt zainicjowany przez profesora Jerzego Hausnera, który odbywa się w 3 miejscach. W Akademii Sztuk Pięknych, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Nowochódzkim Centrum Kultury. W każdym z tych miejsc prezentowane są inne prace. W Nowochódzkim Centrum Kultury mamy pracę profesora Leszka Misiaka z różnych okresów, różne cykle oraz uczniów. Chcieliśmy pokazać podobieństwa, różnice pomiędzy profesorem, pomiędzy uczniami, pokazać miejsce, w którym studenci po kilku latach od zakończenia studiów znajdują się w tym momencie. Był bardzo dobrym człowiekiem i wrażliwym. Był takim naszym cichym mistrzem i przyjacielem. To bardzo było wzruszające, że potem już po studiach, jak skończyliśmy akademię, to on przychodził na wszystkie nasze wystawy i wernisaże. On podchodził do nich jako do artystów, jako do malarzy, prowadził z nimi rozmowę. On niczego im nie narzucał. Traktował ich bardzo poważnie, ale jednocześnie łagodnie. I zarazem oni widzieli, że to nie jest jednostronna relacja. I widać tę bardzo silną, symbiotyczną więź tych ludzi, która nie polega na wydawaniu poleceń, nie polega na tym, że narzucam swoją wolę. Polega na tym, że jesteśmy razem, razem tworzymy. O mistrzu świadczą jego uczniowie. Z tego punktu widzenia profesor Misiak jest wielkim mistrzem.
Mam satysfakcję patrząc na ich dorobek twórczy, ponieważ oni realizują się w bardzo różny sposób. Mam satysfakcję też z tego powodu, że nie przeszkodziłem im w ich własnych zamiarach artystycznych. Wyszedłem im naprzeciw, ponieważ już w czasie studiów oni nie malowali pod profesora. Każdy malował inaczej, różnili się między sobą. To jest prezentacja bardzo różnych indywidualności artystycznych. I mnie właśnie na tym zależało, żeby każdy był sobą, żeby każdy szukał własnego języka i własnych powodów do malowania. Zawsze był tym właśnie tym cichym, spokojnym, kameralnym człowiekiem, malarzem i takie też spod jego pędzla kreowane były obrazy. To, czym zachwyca Leszek Misiak, to są pejzaże. Pejzaże niezwykle precyzyjnie komponowane, które się wydają z pozoru z daleka zupełnie abstrakcyjne obrazy, a kiedy podejdziemy bliżej, okazuje się, że są to bardzo realistyczne motywy i ta granica okazuje się pomiędzy czystą abstrakcją, a właściwie realizmem jest bardzo płynna. Właściwie wystarczy tylko odpowiednio skadrować wycinek natury, odpowiednio go zinterpretować. No i mamy do czynienia albo z abstrakcją, albo z bardzo precyzyjnym, realistycznym motywem wziętym z natury. I właśnie to jest zaskakujące w malarstwie Leszka Misiaka, że on porządkując, komponując obraz, właściwie nie dość, że robi to w ten sposób, że w sensie takim emocjonalnym, mentalnym, te obrazy przekazują pewną harmonię, pewien spokój, pewną ciszę, jaka powinna panować w naturze.